Po tragedii z 4 stycznia, kiedy wybuchł pożar w jednym z koszalińskich escape roomów, a życie straciło 5 nastolatek, nikt nie ma wątpliwości, że musiała zdarzyć się tragedia, by wszczęte zostały kontrole pokojów zagadek. Zabawa w takich miejscach w ciągu kilku lat zyskała na popularności. Na ekranach kin w Polsce 11 stycznia miał mieć premierę amerykański horror Escape Room. Miał, bo ze względu na tragedię w Koszalinie, dystrybucja produkcji na terenie Polski została wstrzymana. Zasady gry w escape roomach wszędzie są takie same. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować. Rozwiązują zagadki, które pomogą im opuścić pokój. Obecnie w naszym kraju jest ponad 340 firm posiadających blisko 1000 pokoi zagadek. W samym Poznaniu działa 39 firm oferujących taką zabawę. Po piątkowej tragedii prowadzone są kontrole escape roomów w całej Polsce. Zleciło je Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wielkopolskim strażakom przez weekend udało się skontrolować blisko połowę tych escape roomów, konkretnie 29. W 21 stwierdziliśmy nieprawidłowości, łącznie w tych wszystkich 21 escape roomach stwierdziliśmy ponad 140 nieprawidłowości. Zdecydowanie najwięcej tych nieprawidłowości, było ponad 70, dotyczyło właśnie dróg ewakuacyjnych. Nałożyliśmy 5 mandatów karnych, 2 budynki wymagały wyłączenia z eksploatacji. Sprawdzamy drogi ewakuacyjne, czyli szerokość przejść, wysokość przejść tych ewakuacyjnych, długość dojść, czy na drogach ewakuacyjnych nie znajdują się materiały łatwopalne, ale też sprawdzamy badania instalacji użytkowych, takich jak badania instalacji elektrycznej, instalacji kominowych, wentylacyjnych, podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie dróg ewakuacyjnych. To jest to, co w pierwszej kolejności strażacy sprawdzają. Zmieni się regulamin takich obiektów? Wszystko się okaże po tych kontrolach, które w tym momencie strażacy i też policjanci przeprowadzają. Zostanie wysłany szczegółowy raport do ministerstwa, które określi, czy te przepisy, które obecnie funkcjonują, czy one są dopasowane do właśnie tego typu działalności. Niewykluczone, że tutaj trzeba będzie te przepisy dostosować. Jak mówi Sławomir Brandt z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, przed tragedią w koszalińskim escape roomie takie kontrole nie były prowadzone. Teraz komendy wojewódzkie apelują, by właściciele tych obiektów nie utrudniali kontroli, choć niektóre escape roomy zawiesiły swoją działalność. Tego typu obiekty nie podlegają zgłoszeniu, nie podlegają tutaj odbiorom Straży Pożarnej, więc to, co w tej chwili my prowadzimy, to są kontrole tak zwane doraźne. Zazwyczaj kontrole odbywają się w oparciu o wcześniejsze zgłoszenia, natomiast te kontrole są kontrolami niezapowiedzianymi. Praktycznie one odbywają się z godziny na godzinę. My zwracamy się właśnie z apelem do właścicieli, że jeżeli nie udało nam się z nimi skontaktować, żeby sami się do nas zgłosili z prośbą o wyznaczenie jak najszybszego terminu, abyśmy mogli wszystkie escape roomy skontrolować, żeby osoby, które korzystają z tego typu atrakcji, bo są to fajne atrakcje i fajny sposób spędzania wolnego czasu, żeby mieli świadomość, żeby mieli pewność, że jest tam bezpieczny. Stąd prośba do samych użytkowników, żeby wstrzymać się do czasu zakończenia tych naszych kontroli, ale też do samych właścicieli, żebyśmy jak najszybciej te kontrole mogli zakończyć, żeby ta ewentualna tutaj drobna uciążliwość nie była odwlekana w czasie. Pokoje zagadek najczęściej znajdują się w starych kamienicach, w pomieszczeniach, które nie nadawały się do zagospodarowania poddasza lub piwnicy. Strażnicy zwracają uwagę także na stan budynku. Ewentualne wątpliwości zostają skierowane do nadzoru budowlanego.